Witajcie w kolejnym odcinku serii Minecraft Nowinki. Dziś ponownie przyjrzymy się kolejnym propozycjom tekstur od Jappy. Pamiętacie nowe tekstury itemów, o których mówiłem wam we wczorajszym odcinku nowinek? Część z nich została poprawiona. Dodatkowo pojawiła się tekstura wilka oraz andezytu. Jeżeli ten odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i komentarz z opinią o nowych teksturkach, a jeżeli chcecie być na bieżąco z nowościami ze świata Minecrafta, to zostawcie suba i dzwoneczek, a żadna nowość w Minecraft was nie ominie. Życzę miłego oglądania. Wczoraj pokazałem wam nowy wygląd niektórych itemków. Z ankiety wynika, iż 80% głosujących są na tak, jeśli chodzi o nowe tekstury, a 20% jednak wolałby inny albo stary wygląd. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż takiej ilości głosów na tak. Bardziej spodziewałem się większej ilości głosów na nie, ale jeśli aż 3000 osób jest na tak, jeśli chodzi o nowe teksturki, to ja z czystym sumieniem się do nich dołączam. Jednak Jappa postanowił zmienić dwie teksturki itemów, jabłko oraz piórko. Z moich obserwacji wynikało właśnie, że te teksturki się podobały najmniej. Często też przewijała się sztabka żelaza, lecz na dzień dzisiejszy widzimy zmienione tylko dwie najmniej lubiane propozycje. Jabłko moim zdaniem wygląda lepiej, a piórko to poezja, jest świetne. Faktycznie ta czarna linia idąca po środku jego była niezbyt urodziwa, ale teraz moim zdaniem piórko jest fenomenalne. Dalej zauważyć możemy lekko odświeżoną teksturę wilka. Dosłownie dopatrzyłem się kilku zmienionych pikseli, wręcz niezauważalna różnica na pierwszy rzut oka. Lecz andezyt to zupełnie inna bajka. Jest świetny. Jappa inaczej poprowadził linię pikseli, a kolorystycznie ten wydaje się być lekko niebieskawy, choć możliwe, że jest to tylko złudzenie na tym screenie. W prawym górnym rogu macie ankietę, w której wybrać możecie swoją opinię o nowych teksturkach. Wybierzcie co tam sobie chcecie, byle zgodnie z prawdą. Zauważyłem, że w ankiecie ostatnio głosowało ponad 3700 osób, co jest dużą ilością. Ale jak już zagłosujecie, to zostawcie też proszę łapkę w górę pod filmem. Co wam szkodzi? Dla was to dosłownie 2 sekundy, a dla mnie motywacja do szybszego i częstszego nagrywania kolejnych odcinków nowinek. No, może nie częstszego, ponieważ częstotliwość pojawiania się nowinek nie jest zależna ode mnie, ale od deweloperów i ich chęci, kiedy chcą się z nami czymś podzielić. Ale z góry serdecznie dziękuję za każdą łapkę w górę. Tak więc na dziś to byłoby na tyle. Mam szczerą nadzieję, iż dzisiejsze nowości wam się spodobały. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wyczekiwać nowych informacji na temat aktualizacji 1.14. Pamiętajcie, widzimy się na live z Minecona za nieco ponad tydzień. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się i cześć!